firma Skylum, a więc producent znanego, lubianego i cenionego programu do obróbki zdjęć Luminar Neo, który możecie znać z moich filmów, zaanonsowała właśnie powstanie zupełnie nowej aplikacji, zupełnie nowego programu. Nosi tajemniczą nazwę Projekt Barcelona, przy czym jest to nazwa robocza, ostateczna nazwa nie została jeszcze ujawniona i ma to być wyspecjalizowany edytor do obróbki portretów, przeznaczone oczywiście przede wszystkim dla fotografów portretowych, ale również ślubnych, rodzinnych i generalnie wszystkich tych, którzy fotografują ludzi i którzy od czasu do czasu potrzebują poprawić ich wygląd. Premiera tego programu jest zapowiadana na wrzesień tego roku, a więc roku 2024, ale już od 25 czerwca będzie można się zapisać na przedsprzedaż. Być może będzie z tym związana jakaś dobra cena, ale na konkrety musimy troszkę poczekać. Co ciekawe, program ten powstaje w ścisłej współpracy ze znaną i cenioną fotografką Julią Trotti, która ma też bardzo popularny kanał YouTube poświęcony fotografii. Ona sama specjalizuje się właśnie w fotografii portretowej, ale również w ślubnej. Aplikacja będzie bazować oczywiście na algorytmach sztucznej inteligencji i część z nich, z tych algorytmów, najprawdopodobniej będzie bazować na tym, co już mamy do dyspozycji w programie Luminar Neo. Natomiast należy się spodziewać, że w tym wyspecjalizowanym programie, w tej wyspecjalizowanej aplikacji, wszystkie te algorytmy będą jeszcze bardziej rozbudowane, bardziej wyspecjalizowane, po prostu jeszcze lepsze. No dobrze, ale co konkretnie ta aplikacja może nam zaoferować? Popatrzcie na kilka przykładów. Wysokiej jakości retusz skóry, jak usuwanie pryszczy, nierówności skóry, przebarwień i innych niedoskonałości, z którymi zwykliśmy się zmagać w takich programach jak Photoshop czy Affinity Photo. Wpływ na odcień skóry, a więc będziemy mogli pracować nad tym odcieniem globalnie, ale również w wybranych obszarach, tak by efekt końcowy był ujednolicony. Będzie możliwa też korekcja makijażu, na przykład zmiana koloru ust bądź brwi, ale będą możliwe też inne zmiany, które nie są w tej chwili możliwe w Luminar Neo. Poprawa wyglądu oczu, na przykład wybielanie białek ocznych, usuwanie czerwonych żyłek, jasność i wygląd tęczówki. Będzie możliwe również poprawienie rysów twarzy, też usuwanie tła albo uzyskiwanie rozmycia tła, czyli po prostu dodanie efektu bokeh. I dla jasności, ta aplikacja w żaden sposób nie zastępuje nam Luminar Neo. Luminar Neo jest w dalszym ciągu flagowym produktem Skylum i jego istnienie jest absolutnie niezagrożone. Co więcej, wiem, że będzie mocno i w bardzo dobrym kierunku w dalszym ciągu rozwijany. Jeżeli natomiast chciałbyś się zapisać na listę oczekujących i dostawać po prostu powiadomienie od firmy Skylum odnośnie tej nowej aplikacji, roboczo nazwanej Project Barcelona, której ostatecznej nazwy jeszcze nie znamy, to kliknij w link w opisie filmu, a link ten zaprowadzi Cię do oficjalnej strony tego nowego produktu na stronie Skylum. Tam wszystkiego się dowiesz, tam będziesz mógł się zapisać na listę oczekujących. Przypuszczam, że kolejne informacje dotyczące tego nowego programu będą się pojawiać z biegiem czasu. Im bardziej będziemy się zbliżać do premiery, tym będzie ich więcej. Tak myślę, ale nie wiem tego na pewno. Zachęcam do oglądania mojego kanału. Zasubskrybuj kanał, polub film, napisz coś w komentarzu, zostaw pozytywny ślad po sobie. Dziękuję za dzisiaj. Do następnego razu. Cześć.